Witam was, moi drodzy przyjaciele. Wojska moskiewskie właśnie opuszczają Kijów, a jest rok 1660. Na czele tej gromady jedzie ich dowódca, niejaki Szeremietiew. A siły ma dość liczne, bo około 50 tysięcy ludzi. Co mnie tak jakoś łamie, że za tym ruchem kryje się iście szatański plan. Bo się im jakoś tak bardzo spieszy, a wnoszę to po tym, że Szeremietiew nawet nie czeka na Chmielnickiego. I albo jakieś kroksy po pół ceny, albo nasz wróg chce rozbić siły hetmana Potockiego, zanim zostaną wzmocnione. I teraz sobie sami wybierzcie wariant, który bardziej się wam podoba. Tak czy inaczej, rozumiem, sam bym im pomachał na drogę. Szablą w plecy. Co do Chmielnickiego, to ten dostał zadanie w postaci odcięcia drogi Tatarom od południa, aby się nie połączyli z wojskami Rzeczpospolitej. Tu mogę mu doradzić, że aby zatrzymać Tatarów, to po pierwsze trzeba mieć lekką jazdę, i to na koniach też, albo uderzyć na nich, kiedy są pijani, coś grabią, ewentualnie są obładowani łupami lub śpią. Najlepiej ich też otoczyć, bo inaczej jest tak, że albo uciekną, albo przejdą obok jakąś gminną drogą zamiast powiatową. Raczej nie liczyłbym na walną bitwę w ich wykonaniu. Czy Chmielnicki wywiązał się z zadania? Powiem wam teraz dłuższą wersję. Nie. Dochodzimy do 14 września, dokładniej to gdzieś w okolice Lubaru. Co się wtedy stało? Otóż wojska moskiewskie, a dokładnie ich straż przednia, nadziała się na naszą straż przednią. Dochodzi do walki, w której pojawia się krew, rany, a nawet zadrapania. Weźmy więc może teraz listę sprawunków Szeremietiewa. Punkt pierwszy wyglądał mniej więcej tak. Wyruszyć szybko, zabierając wojsko, działa, zaopatrzenie, worek ryżu i bukłak z winem. Punkt drugi. Odciąć drogę Tatarom. Punkt trzeci. Rozbić Potockiego, zanim nadejdzie odsiecz. Punkt czwarty. Rozbić odsiecz. No i muszę teraz powiedzieć jedno wielkie wow. Już przy drugim punkcie trzeba zrobić delikatną korektę, a przy trzecim to ja bym się już w ogóle zastanowił, czy dalej czytać. Bo Szeremietiew dość szybko odkrył, że ma przeciwko sobie niejedną przypadkową grupę, rekrutowaną zresztą z członków byłych elitarnych jednostek ochrony marketów, a dwie armie Rzeczpospolitej, w postaci hetmana Potockiego i Lubomirskiego. Powiedzmy, że nie była to najmilsza rzecz, jaka go w tym tygodniu spotkała, a i w powyższej sytuacji opryszka jest bardziej ujmującym doznaniem. Zresztą serdecznie polecam na jesienne wieczory. Najwyraźniej tak samo uważał Szeremietiew, bo uda naszym bohaterom, a zamknie się w prowizorycznym obozie. 16 września nasi zerwali się do szturmu. Wśród dymu, strzałów, wrzasków dochodzi do zwarcia i okazało się, że wróg umie się dobrze okopać. Nasi postanawiają, że jazdą raczej samą nie zdobędą umocnionych pozycji wroga. W związku z tym będziemy przeciwnika oblegać. I tak było przynajmniej przez tydzień, bo 23 września nadeszła piechota generała Fromholda Wolfa i jego działa oblężnicze również. Pociski zaczęły wtedy niemal orać dotkliwie pozycję Szeremietiewa. Tak dokładnie, że wystarczyło przyjść i sadzić. Jeśli wtedy Szeremietiew nie miał jeszcze nerwicy natręstw, to na pewno zwiększyła się na to szansa. 26 września wojska moskiewskie w szyku taborowym opuszczają obóz. Ale nie jest to wcale działanie, które powstało pod wpływem impulsu lub alkoholu, po którym przez tydzień się nie widzi. Ale przemyślana sprawa. Szeremietiew idzie w stronę wojsk Chmielnickiego, a jak wiadomo, dodatkowe 30 tysięcy piechotą nie chodzi. Chociaż po namyśle to ta mogła. Gdy nasi hetmani to zobaczyli, poderwali swoje siły. Lubomirski zaczyna razić tyły przeciwnika, a w tym samym czasie hetman Potocki postanowił wyprzedzić wroga. No i jeszcze pojawili się Tatarzy. Wróg jednak, dobrze osłonięty, bronił się zacięcie, posuwając się powoli do przodu. Problem pojawił się dopiero pod wieczór, kiedy to Szeremietiew doszedł do terenów bagnistych rzeki Iber. Tam nasi wykonali kolejny atak, ale zostali ponownie odparci. Ale nie będę was teraz martwił, bo nie ma to znaczenia. Gdyż po chwili lub trzech naszą kawalerię dogonił generał Wolf z piechotą. Skutek jest taki, że część taboru kozackiego trafia w nasze ręce. A podobno znaczna część do dzisiaj okrąża Ziemię jako sztuczny satelita, a wersji płaskiej pospadał za dinozaurami. Ale ja będę trzymał się wersji takiej, że wróg traci 2000 zabitych lub rannych, 500 wozów i 7 dział. My natomiast 100 zabitych i 400 rannych.
Kolejnego dnia Szeremietiew wyrusza dalej, z tym, że przy okazji spalił miejscowość Cudnów. Nie do końca wie, że w tłumaczenie samo się stało. Następnie znowu został otoczony przez naszych. Zabawę mógł jeszcze oczywiście popsuć Chmielnicki, ale jego zapał dość szybko ostudziła delegacja wysłana przez hetmana Potockiego. Odbyła się wtedy wielka bitwa, której skutkiem była ugoda z 17 października. Ale zanim do tego doszło, Szeremietyw co chwilę próbował się wyrwać, przebić. Jakoś mu się nie dziwię. I aż mi chłopa szkoda, bo 8 października jego uderzenie skończyło się porażką. I niby 14 października udaje mu się przebić, ale po pierwsze porzuca rannych i mniej wartościowe rzeczy w postaci spalonych wozów. Po drugie tabor już i tak był nieźle podziurawiony, więc niech was nie dziwi fakt, że obrona zawodzi. A bardziej szczegółowo to nasi rozgniatają ją jak gospodyni ciasto na ruskie pierogi. Szeremietyw w bezładzie zostaje zepchnięty w las i tam ponownie nie zgadniecie co robi. Zakłada warowny obóz. Rozpoczyna się bitwa pod Cudnowem. Tak właściwie to chłopak od kilku tygodni nic innego nie robi jak skoku kilka metrów, zakładanie kolejnego umocnienia i osłanianie się przed kolejnymi ciosami wojsk Rzeczpospolitej. Chociaż nasz wróg i tak był hardy, sama bitwa kończy się dopiero 2 listopada. Co jest wynikiem takiej myśli, jeśli Jerzy Chmielnicki się dogadał, nie ma szans na odsiecz, to najlepiej skapitulować przed silniejszym wrogiem. I tu wychodzi na to, że lepiej być silnym niż słabym, jak mniemam. Pozdrawiam was moi bracia i siostry, cześć!